Mariusz Kamiński, aktor, reżyser, restaurator. Mam okazję tutaj być piąty raz. Jest to piąta edycja Pomaganie przez gotowanie. Jest to bardzo szczytny cel. Jak co roku odbywają się licytacje. Każdego roku zbieramy na różne instytucje, czy to dla dzieci chorych, po prostu pomagamy ludziom potrzebującym. W tym roku zbieramy pieniążki na szpital, prezenty oraz dla uchodźców z Ukrainy. Jest to piąta edycja. Przez pierwsze trzy edycje miałem możliwość gotowania. W tamtym roku oraz w tym roku mam możliwość po prostu prowadzenia licytacji oraz wieczornej kolacji. Program wydarzenia jest bogaty, prawda? Bo na scenie się będzie działo. Proszę o tym kilka zdań powiedzieć. Na scenie mamy gwiazdę główną dzisiejszego wieczoru. Jest to Andrzej Krzywy, zespół Demono, Antek Smykiewicz, ale będzie też Oliwia Spychel z tych tutaj od Państwa terenów. Będzie również Aneta Skarżyńska, tak, malarka, śpiewaczka operowa. Również dziewczyny z gimnastyki artystycznej wystąpią. No bogaty dzisiaj mamy repertuar. Czego można życzyć? Jak największej otwartości gości, prawda? Żeby się wszyscy dobrze bawili, otwarte serca, żebyśmy zebrali jak najwięcej po prostu pieniędzy, no bo w tym akurat znacznym celu jesteśmy, tutaj się spotykamy. Atmosfera jest cudowna, dlatego jestem tutaj piąty raz. Uważam, że od tej pierwszej edycji dosyć mocno rozwinęło się to wydarzenie. Aż się boję, co będzie za rok, jak będzie szósta po prostu edycja, bo naprawdę bardzo prężnie ta inicjatywa się rozwinęła przez te pięć po prostu edycji. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak czuję się na takich wydarzeniach? Myślę, że fantastycznie, bo dlaczego? Dlatego, że dopiero w momencie, kiedy robisz coś dla drugiego człowieka, po prostu twoje życie nabiera innego sensu, innego wymiaru, staje się bardziej wartościowe. Robimy to z zespołem od lat i nie jest to dla nas nic nowego. Jeśli chodzi o to wydarzenie, to pod tym kątem jest trochę inne, że są to takie na niby kulinarne zawody. No właśnie, bo to było gotowanie. Jak to wyszło? Całkiem fajnie, przepyszne rzeczy, każda drużyna dała z siebie wszystko. Jeśli chodzi o budowę, tego wszystkiego wygląda tak, że losujemy osoby, z którymi jesteśmy w drużynach. Czasami jest szansa wygrać, czasami nie. Może w tym, może dzisiaj się uda. Ale też podpatrzeć trochę, może jakieś kulinarne nowe umiejętności? To raczej tak nie wygląda. To raczej wygląda tak, że my musimy sprawdzić, co jesteśmy w stanie zrobić z produktem w roli głównej. W tym dzisiaj akurat była to polędwica wieprzowa. Trzeba było zrobić również tatar, ale na koniec tiramisu. To bardzo nam smakowało. Myślę, że jury również. Postaraliśmy się wykorzystać wszystko, co jest dookoła, łącznie z przyrodą. Nasze tiramisu stygło w śniegu na dworze i tak gęstniało. Pięknie wyszło. Jesteś trzeci rok? Jestem trzeci raz, tak, trzeci dokładnie. Raz. Tak. Co, na następne też się życzę. Oczywiście, jeżeli będą wspierały tak szczytne inicjatywy jak w tym roku, czyli wsparcie dzieciaków, uchodźców z Ukrainy, żeby wyrównać te nasze święta, no to oczywiście jak najbardziej tak. Zapraszamy, dziękuję. Bardzo dzięki. Dziękujemy, dzięki.
Państwo Polskie razem z Cycyją. Pomarańcze. Eksplozja. I smak. No, pomarańcze oczywiście. Ja robię. Pomaganie przy zgotowaniu w polskiej kuchni. Chciałbym przedstawić organizatorkę i szefową całego przedsięwzięcia, prezes Fundacji Razem Mierzymy Wyżej, panią Wiolę Pietrzak. Ja z kolei chciałabym przywitać wszystkich zebranych gości oraz Mariusza Kamińskiego, mojego przyjaciela i dzisiejszego współtowarzysza w tej podróży. Ma na celu oczywiście bardzo dobre towarzystwo i super zabawę, ale też zbiórkę funduszy, między innymi na to, żebyśmy mogli na święta Bożego Narodzenia przekazać prezenty podpisane dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy goszczą u pani Ani. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Cóż bym chciała powiedzieć? Bardzo się cieszę oczywiście z dzisiejszej inicjatywy. Państwu życzę udanej zabawy, ale myślę, że przy tej zabawie warto, abyśmy pamiętali o osobach, które na dzień dzisiejszy no, mają niestety, w zasadzie nie mają powodów do radości. Nasze stowarzyszenie gości Ukraińców od pierwszych dni wojny. Na dzień dzisiejszy mamy 54 osoby, z czego 26 dzieci. Jedno dziecko to rzekłabym takie nasze, bardzo nasze, bo urodziło się już w Polsce, a na dzień dzisiejszy mają już ponad 5 miesięcy. To jest smutne, bo to dziecko jeszcze nie widziało swego ojczystego kraju. To dziecko nie widziało swego taty, bo jego tata jest na wojnie. Już po raz piąty w tym roku zorganizowaliśmy pomaganie przy zgotowaniu w dworskiej kuchni, czyli tak naprawdę kulinarny pojedynek gwiazd. W tym roku, jak co roku zresztą, gotował z nami Witold Cassetti. Pojawił się również Antek Smakiewicz. Gotowała z nami sopocka pisarka Monika Koszewska. Była też Ania Adamus. Antek Smakiewicz zabrał ze sobą swoją żonę, więc Justyna Smakiewicz gotowała również z nami. I była z nami również Agnieszka Dzieniszewska, czyli blogerka podlaska, która bardzo lubi gotować i super jej się podobało. Było to pięciolecie działalności na terenie powiatu bialskiego, powiedzmy, fundacji.
Prosiłbym o krótkie podsumowanie tego pięciolecia. Tak, rzeczywiście, pięciolecie, więc już taka okrągła liczba. Ja myślę, że z roku na rok rozwijaliśmy się, jeśli chodzi o tą imprezę. Już takim, myślę, podsumowaniem tego pięciolecia jest Gwiazda Wieczoru, która pojawiła się w tym roku. Był to Andrzej Krzywy, zespół Demono. Świetnie bawił gości. Mam wrażenie, że każdy zza stolika wyszedł, żeby razem z nim śpiewać i się bawić. Zebraliśmy w sumie przez te 5 lat ponad 50 tysięcy złotych. Pomogliśmy wielu stowarzyszeniom i fundacjom, między innymi fundacji, która opiekuje się dziećmi po przeszczepach wątroby. Zbieraliśmy już też pieniądze na Wspólny Świat dla dzieci stamtąd. W tym roku zbieraliśmy środki na prezenty pod choinkę dla dzieci z Ukrainy oraz ich mam, które zatrzymały się obecnie we Wspólnym Świecie. No i jak co roku na prezenty dla domowego szpitala przy szpitalu Białej Podlaskiej.